I cześć, witajcie w open source'owym symulatorze Flight Gear i w ostatniej części lotu naszym Tupolewem 144D. Także lecimy z prędkością dwóch machów i na wysokości 18 km i zbliżamy się do dystansu 700 km, a przy takim dystansie ustawiłem sobie, że będę robił już procedurę zniżania. Tu jeszcze na marginesie chciałem wam jeszcze pokazać właśnie, jak się dostraja, jak jesteśmy dostrojeni do wora, a dostroiliśmy się do niego w poprzednim odcinku. Tak, to tutaj mamy nastaw radiala. Możemy sobie właśnie pokręcić, gdzie to pokrętło tutaj, tak tym pokrętłem, i nastawić radial, no taki, jaki sobie tam żądamy. Z shiftem możemy kręcić szybciej. Tak, także to jest radial do wora pierwszego, to jest radial do wora drugiego, w sensie nastaw tego radiala. Teraz mamy zieloną lampkę tutaj od, która nam mówi, że mamy radial od radiolatarni, a nie do. Tu możemy sobie też przełączyć tak kurs o 180 stopni tym przełącznikiem. Także tak na szybko jeszcze tak o tym urządzonku, tak, bo tutaj na overhead panel ustawiamy częstotliwość do wora, ale tutaj ustawiamy sobie radial. Także teraz można zobaczyć, że to działa. No ja nie będę się nawigował na radiale, tutaj żadne nawory, to tak tylko pokazuję, bo lecimy sobie nawigacją inercyjną. Mogę się tu jeszcze, póki jestem w zasięgu wora, jeszcze tutaj sobie korektę zrobimy raz. Samolot tak, zareagował bardzo lekko już, ale jeszcze jakaś korekta była potrzebna. No i podchodzi nam te 700 km. Więc niedługo rozpocznijmy zniżanie. Center of Gravity się trzyma automatycznie, dobra. Ale może też sobie to zmienimy, może troszeczkę pobawię się tym Center of Gravity ręcznie, przynajmniej ze skrótów klawiszowych. Zobaczycie sobie też, jak to się robi. Jeżeli ktoś chce tutaj mieć no więcej pracy w tym samolocie. Dobrze, jeszcze 20 km. I też dostaniemy powiadomienie głosowe. Tak, ja tu sobie ustawiłem 700 km, więc jak tu na liczniku zobaczymy 700 km, to znaczy, że mamy end of cruise, czyli pora wyhamowywać najpierw samolot, bo tak, tu mamy instrukcję też, co w zasadzie musimy zrobić, tak, bo będziemy musieli dać przepustnicę na 45 stopni. Tutaj mamy wskazania w stopniach, jak mamy mocno wychyloną przepustnicę. Więc mamy w sumie no 4 km i możemy to robić, więc idziemy na 45 stopni przepustnicą. W tej chwili, jak ruszyłem przepustnicę, to też odpiął się automatycznie autofrost, tak, czyli autopilot już nam nie trzyma przepustnicy, ten przycisk powinien być w off i jest w off. Tak, teraz my ręcznie sterujemy przepustnicą i mamy 45 stopni tutaj we wszystkich silnikach, więc ten trójkącik no będzie nam schodził w lewo, dlatego że teraz no zmniejszamy naszą prędkość przelotową. Tak, już nie mamy Mach 2 i ten trójkącik, jak dojdzie do białej linii, to będziemy mogli rozpocząć procedurę zniżania. Tutaj też przejdźmy na inżyniera i teraz przełącznik naszej fazy lotu dajemy w dół, czyli w pozycję descent, czyli będziemy się zniżać. Ja może teraz jeszcze tutaj właśnie wypnę automatyczne trzymanie Center of Gravity, tak, żeby wam też pokazać, jak tym sterować. Chociaż też tu będzie ważne, żeby pilnować prędkość, dobra. A tu jak damy sobie pomoc, no menu, pokaż się, chyba mam laga, dobra. Pomoc do tego statku powietrznego, to tutaj zobaczymy nasze klawisze do trymowania paliwem, tak, czyli do wyważania samolotu. Na razie jesteśmy ok, więc nie musimy go wyważać. Ale tu muszę kontrolować prędkość, jeszcze jest OK. Ewentualnie możemy troszkę w tył pójść. Tu zobaczysz, że jesteśmy w trybie descent. Tu mamy dwa klawisze dla descent.
Ctrl Shift Home i Ctrl Shift End. Więc teraz pytanie, czy chcemy wyważać go do przodu, czy na tył, tak? Ja sobie dam na tył, czyli z endem. Ctrl Shift End. No. Okej, przelagował. Tak, Ctrl Shift End i przelewa mi z jedynki do szóstki. Żeby to wyłączyć, to jeszcze raz daję Ctrl Shift End. Teraz prawdopodobnie będziemy troszkę jeszcze na tył się wyważać. Ok, jestem już trójkącikiem na białej linii, więc klawiszem F4 troszkę zmienimy tutaj pitch samolotu, czyli pochylenie. No, za mocno mi poszedł, więc F5 go podniosę. No tak 5 metrów na sekundę. Myślę, że trzeba byłoby trzymać. Dobra, F4 teraz troszkę w dół. 4, F4, F4. Idzie w dół, idzie w dół. Dobrze, mam mniej więcej 5 metrów na sekundę zniżania. I teraz center of gravity troszkę nam pójdzie na tak do tyłu, na 47 stopni. Z tego co zauważyłem w poprzednich lotach. No a później jak już zmniejszymy prędkość dużo bardziej, poniżej jednego macha, to tak center of gravity cały czas będzie nam szło do przodu, aż do jakichś tam może 41%. Więc na razie center of gravity aż tak mocno nie idzie. Tutaj. Dobra, mniej więcej wygląda to dobrze. Więc zniżamy i mamy 17 prawie kilometrów. Prędkość już zeszła, mamy 1 przecinek ile? 6,5? Nie, 5, 6, 7. Tak, 1,7. Jeżeli chodzi o prędkość w liczbie Macha. I center of gravity na razie stoi. Za bardzo jeszcze nie mnie pokontroluje. Ale tutaj zniżanie moglibyśmy może bardziej. F4 się zniżać. Wtedy zwiększymy prędkość. Ten suwaczek troszkę nam się przesunie w prawo, znaczy ten trójkącik. No troszkę jest to ciężkie z tym center of gravity, jeżeli chcemy sterować ręcznie, no bo jednak no trzeba wracać na ten panel inżyniera i sprawdzać to co chwilę, kiedy to się ruszy. Szkoda, że nie ma tego center of gravity gdzieś tutaj, na tym panelu tutaj przy pilotach. No ale dobrze, tutaj widzimy, że teraz nasza prędkość będzie musiała spaść, więc będziemy prawdopodobnie musieli troszkę podnieść nos samolotu do góry. I to właśnie zrobię, dam F5. Troszeczkę F5, niech to wejdzie może na piątkę właśnie. Na razie jesteśmy ok. No za wysoko, za wysoko. Na piątkę miał być. Czasami te. Mam wrażenie, że to nie reaguje, ale jednak reaguje tylko z opóźnieniem. Dobra, F4, F4, trochę w dół. No i tak właśnie powinniśmy teraz po tej krzywej białej sobie schodzić. Tak to się teraz odbywa. Zobaczmy center of gravity. No jeszcze stoi. Oczywiście też dostaniemy alerty tutaj u góry ekranu, jeżeli nasze center of gravity no, przegapimy i tak dostaniemy najpierw białe napisy
że jest tam dosyć jakiś tam, jakaś tam różnica. Więc wtedy możemy szybko reagować. No dobrze, ale ja może tutaj włączę już sobie, żeby mi drugi pilot trzymał tą ścieżkę schodzenia. Także pokazałem wam, jak to się robi, więc niech teraz mi trzyma. Tutaj dajmy sobie descent, tak, czyli zniżanie. Niech mi trzyma profil zniżania po prostu automatycznie drugi pilot. A my możemy się skupić bardziej na środku ciężkości naszego samolotu. A i tutaj jak używamy klawiszy, to ja widzę, że on przełącza się na tryb neutralny automatycznie. Trzeba zwrócić na to uwagę. Ale to teraz nie ma znaczenia, bo nie ruszamy tym. I nie jesteśmy w trybie automatycznym, więc to nic nie zepsuło. No i teraz spalamy jeszcze mniej paliwa. Mamy 4,2 tony na godzinę. Więc jak nam pokazuje teraz nasz counter, możemy nawet na takim spalaniu tak przelecieć 1220 km i lecieć przez 46 minut. No oczywiście przy tak małym spalaniu, jakie mamy teraz. No jak tam prędkość Mach 1,4 powoli nam będzie wchodził. Tutaj już wchodzimy też na ogranicznik prędkości, to jest na wysokości 15 km. No to już widzę, że chyba mi troszeczkę tak ucieka ten trójkąt, więc dajmy Ctrl Shift End, żeby przelewać właśnie z jedynki, czyli z zbiornika, który jest z przodu samolotu, na szóstkę, czyli na ten zbiornik. Tak, to jest szóstka? Tak, to jest szóstka. A szóstka jest tak w środku samolotu mniej więcej, więc to nam wyważy samolot bardziej na tył. Dobrze, mogę już wyłączyć, bo widzę, że nasza biała wskazówka dogoniła nasz żółty trójkąt. No i tak możemy robić to ręcznie, to jest dużo lepsze niż tutaj patrzenie, których przełączników użyć. Oczywiście możemy najpierw sobie podpatrzeć, jak to robi właśnie tak symulator, używając klawiszy, a później też możemy sami przełączać odpowiednie przełączniki. Tu by było z jedynki, to chyba byłoby to. Czego on właśnie użył? Zobaczmy. Aha, on użył tylko tego. Jak to włączę, to co się dzieje? Nic się nie dzieje. Chyba coś jeszcze trzeba włączyć. To trzeba dać w dół. A teraz zrobił z dwójki na szóstkę. Ok. A dwójka jest pusta. O, teraz zrobił z jedynki na szóstkę. Ok. No, czyli też możemy zobaczyć, co on robi, i wtedy sami nauczyć się, jakich przełączników trzeba używać i kiedy, tak? Bo to też nie jest tak oczywiste, bo czasami trzeba właśnie użyć jedynki na szóstkę, później dwójki na szóstkę. Tu akurat dwójka jest pusta, no to dwójki nie użyjemy, tak? Ale tu mamy też napisane, że na aft to jest z jedynki lub dwójki na szóstkę. No właśnie, nie? Więc czasami trzeba użyć jedynki, czasami później dwójki. Ale to też możemy sprawdzić po tym, który zbiornik jest pusty. No i troszkę nam teraz jedzie ten trójkącik żółty na 47 stopni cały czas. Znaczy nie stopni, tylko procent, jeżeli chodzi o wyważenie. My tu ciągle się trzymamy profilu bardzo ładnie i tak schodzimy 5 metrów na sekundę, więc żeby tutaj po prostu schodzić, to wystarczy trzymać się około 5 metrów na sekundę, jest ok. I mamy 14,7 km wysokości. No i pompujemy paliwo dalej, Ctrl Shift End, tak, pompujemy na tył. Yy,
bo trójkącik nam uciekł. No, jeżeli chcemy pompować paliwo, tak, wyważać samolot tak, żeby dociążyć przód bardziej niż tył, no to robimy z klawiszem home, tak, tak jak tu mamy napisane w pomocy. No dobrze, zaprzestane już, bo dogoniliśmy. No i tu z tego co kojarzę, on aż dojdzie do 47% mag. Gdzie my tu jesteśmy, jeżeli chodzi o mapkę, to... No, zbliżamy się do naszego punktu. Ja tu włączę sobie korektę teraz na punkt przy lotnisku, o ile go widzi. Widzi go, tak? To jest szósty i powinno być ok. Jeszcze się upewnię. Tak, jest beacon szósty, tak. Channel 2. Więc overhead panel. O, nie tą stronę. Robimy channel 2. I korekta na RSBN-a. Jest RSBN. Tutaj Center of Gravity. Dobra, idziemy. Idziemy na aft, czyli na rufę. Z jedynki przelewamy na szóstkę. Jest ok. No i idzie. I no powoli. Ale już nie masz czego przelewać, tak? Tak. Ja sobie czekam. A to już się wszystko wylało, tak? Więc możemy to zatrzymać. Bo widzimy, że jedynka i dwójka są puste. Dajmy jeszcze raz, czy on coś podejmie. Z dwójki na szóstkę teraz chcę, ale no też jest chyba pusta. Więc nic tu już nie wskóra. Tak, z dwójki na szóstkę chcę. No, także, ale jesteśmy bardzo blisko, więc nie ma problemu. Nawet nam żadnych alertów nie zgłasza tutaj inżynier. Ale dobrze, ja już sobie wrócę na trzymanie tego automatycznie. Tu dajmy sobie w dół na descent, a tu dajmy sobie w górę. Że włączmy sobie trzymanie automatycznie tego Center of Gravity. No i tu też komputer nic nie robi, bo nie ma już paliwa w 1 i 2, żeby przelewać do szóstki. No ale takie już wyważenie nam wystarczy. Teraz jak będziemy jeszcze zmniejszać prędkość, to oczywiście ten trójkącik pójdzie nam do przodu. Ale ja już nie będę się nim zajmował, bo to już będzie troszkę za dużo rzeczy naraz. Też powoli tutaj się zbliżamy do lotniska, ale jeszcze mamy troszkę dystansu, tak? 303 km do celu, a do end of route 280, czyli do tego punktu mniej więcej. Tu już łapie nam zasięg, ale jeszcze jest słaby zasięg, więc ta lampeczka nam miga. Tak, także korekta, jeszcze trochę będziemy mogli się korygować tym ostatnim RSBN-em. Tutaj też zobaczmy, że już podchodzimy do pewnego kluczowego punktu na naszej ścieżce tutaj zniżania, naszym profilu. Tak, tu mamy znowu podpowiedź, że w tym punkcie, jak będzie nasz trójkącik żółty, to schodzimy na przepustnicę 0 stopni. Tak, czyli idziemy w idle. Wszystkie cztery przepustnice idą w idle. To oznacza, że jeszcze bardziej zaczniemy schodzić, tak? Prawie, że 20 metrów na sekundę. Więc powinniśmy zdążyć, mam nadzieję. Się wtedy zniżyć, tak? Teraz mamy jeszcze 13 km, teraz mamy jeszcze wysokości i też już nasza prędkość podchodzi do jednego macha, tak? Więc schodzimy powoli z prędkości naddźwiękowych. No i właśnie jak trójkąt będzie w pobliżu tutaj tego momentu, żeby schodzić na ciąg jałowy, no to właśnie będzie w pobliżu tego jednego macha mniej więcej. Tutaj zróbmy sobie C i tak, jesteśmy już bardzo blisko jednego macha i też wtedy możemy zobaczyć, że o, na przykład na tym widoku
tej chwili jest cisza i spokój, no bo jeszcze lecimy szybciej niż dźwięk. Ale gdy osiągniemy mniejszą prędkość niż dźwięk, to szum silnika będzie słyszalny. Tu mamy jeszcze jest Sonic Boom, tak, fala uderzeniowa, słyszalna. No długo schodzi, bo no jeszcze mu zostało kawałek. Tutaj musimy zejść z wysokością jednak, żeby minąć tą prędkość jednego macha. Także to raczej musi ten trójkącik dotrzeć do naszej tutaj naszego momentu przełączenia się na ciąg zerowy. Ale dobrze, ja to teraz zrobię. Robimy sobie ciąg na 0 i zobaczymy. Jeszcze, o, już słychać silniki. Także już wyszliśmy z prędkości jednego macha. Mamy już normalny szum silników, nie ma tak tego uderzenia Sonic Boom, nie słyszymy tego. Także jest to bardzo dobrze zaimplementowane, jeżeli chodzi o dźwięk. Tak jak się ten samolot zachowuje. Szkoda, że się w Concordzie tego nie mamy. Dobrze. Teraz zobaczmy, jak tak daliśmy ciąg na 0 stopni, więc tak jak mówiłem, dużo bardziej nurkujemy. Teraz około ile tam 18-19 metrów na sekundę. I utrzymujemy stałą prędkość póki co. Tak, około tam 600 km na godzinę. Center of Gravity powinno już nam iść tak do przodu i to się zgadza. Byliśmy na 47%, teraz już mamy 46% i będziemy szli bardziej do przodu. Ale tu już nam automat trzyma. Już nie będę się tym ręcznie zajmował. Także teraz na ciągu jałowym mamy spalanie pół tony na godzinę. Także teraz dopiero przyoszczędzimy najwięcej paliwa. No i schodzimy, mamy 10 km. Przy 3 km zrobi nam się transition level, czyli zmienimy ciśnienie, to znaczy zrobi to za nas drugi pilot. Tak, przy 3 km. Poniżej 2 km jeszcze ustawią mi się te ustawienia, czyli nasze koordynaty na pas, czyli tak, runway heading, oraz na nav 1 nastawimy sobie częstotliwość na ILS-a automatycznie. No, poprzez to, że ja to sobie tutaj wpisałem, To mi się właśnie zadzieje. Automatycznie. Ale też oczywiście możemy to zrobić ręcznie i na przykład nastawić sobie ILS-a tutaj na worze pierwszym, znaczy na nawie pierwszym 110-30. Tu się od razu upewnimy, że nasz Fly Director Approach Navit Type jest ILS. Bo mamy tu inne różne urządzonka, jak Katiet, jak SP50, jak ILS. My będziemy tutaj na ILS-ie sobie lądować. Tu mam korektę do Resbiena. Tu jeszcze jest OK, dobra. I tutaj też ustawiamy pas, na którym będziemy lądować, tak? Fly Director Approach Runway Heading. U mnie to jest 051. Tak, na lotnisku, jakie to lotnisko? Aumaty, o. Dobra. To jeszcze jesteśmy tak blisko teraz tego zakrętu. Mamy 8,8 km. Zobaczmy sobie, jak nisko powinniśmy zejść. To odczytamy z naszej trasy. Przeważnie powinniśmy mieć tutaj informacje o wysokościach. Tak, i mamy wysokość na punkcie Approach 4, czyli poszerzenie mapa. Tak, to jest już ten punkt, do którego teraz lecę. No zaraz, będę do niego leciał, o już teraz. To już możemy być na wysokości, to jest w metrach, czyli 2181 metrów. Czyli można powiedzieć 2,2 km.
Kolejny punkt, taka sama wysokość, a tutaj już na ILS-ie, to możemy być najniżej na 1,4 km. Dobrze, także na razie się pilnujemy, żeby lecieć na 2,2, na taką wysokość. Tu jak chcemy w stopach, też możemy to sobie zmienić, dajmy stopy. Teraz mamy w stopach, to jest 7155 stóp, ale my tu używamy kilometrów, więc 2,2 km. To jest dosyć istotne, że tutaj właśnie to lotnisko leży blisko gór, więc jak zejdziemy za nisko, to no, możemy spotkać ziemię, więc trzeba na to uważać. Tu widzimy teraz na naszym profilu schodzenia, że no, musimy zbić jeszcze prędkość, więc tutaj schodzenie troszkę jest teraz mniejsze, żeby samolot bardziej wyhamował do około 550 km na godzinę. Jesteśmy już blisko RSBN-a, więc nasza korekta by zadziałała. Możemy ją zrobić. Channel drugi. Jeszcze się upewnię, że mam drugi, tak. I zróbmy sobie jeszcze korektę. Dobrze, wykręcił w lewo, nawet mocno. I prostuję. I mamy 128 km do celu. Także zbliżamy się do naszego lotniska. Ciąg ciągle jałowy. Schodzimy 6 km. Jak tam nasze Center of Gravity? No, już tutaj mocno poszło naprzód. Mamy 40. No tutaj prawie 2%. Teraz paliwo się przelewa. Pewnie z ósemki się przelewa. Tylko jakie są przełączniki włączone? Chyba ten. Tak, z ósemki. Tylko nie wiem, gdzie on pompuje. Chyba do szóstki. Gdzie to by było napisane? Może tutaj. Tak, to chyba też jest ósemka włączona. I to jest włączone. Ale podejrzewam, że do szóstki powinien pompować, jak patrzyłem przy poprzednich lotach. Tu mamy sumę paliwa. Już jest dosyć mało. Ale jesteśmy też blisko lotniska i nie spalamy tak dużo teraz paliwa. A te baki też już są puste. Pierwszy, drugi, czwarty oba i oba piąte są puste. I trzeci i siódmy też są puste. Także mało paliwa. Mamy tylko w ósemce trochę i dużo w szóstce. Ok. Dobrze, 4,6 wysokość. Także nawet no mam teraz 100 km do lotniska. No więc te 600 km, jakbym wziął dystans do lotniska przy zniżaniu, to jakbym tu dał 600, mogłoby być też ok, myślę. Ale byłoby tak na styk, ryzykownie, więc też dobrze sobie podnieść. Sobie podniosłem do 700 km, więc ten dystans, więc mam czas, żeby na spokojnie się tu ustabilizować z prędkością i wysokością naszego lotu. Dam sobie jeszcze korektę. Troszeczkę zrobił, już niedużo, dobra. Także tutaj jeszcze jestem za daleko lotniska, żeby sobie zrobić zbliżenie na naszą tutaj mapkę. Tak, to już widzimy. Tu są te punkty, tak, tu będziemy skręcać zaraz. Można by było już zrobić zbliżenie, ale dobra. Ok, mamy 3 km, więc ustawi nam teraz ciśnienie tak lokalne na lotnisku w aumatach. Tak, jest tam 7,71 mm supertęci i tak ustawił, dobra. Aha, i teraz dajmy C, bo na 2, o 2,8 dajmy all hold. No, aha, pauza. Pilot, tu musimy dać najpierw stop, bo on nam trzyma autopilota.
Teraz dajmy hold, ok. Dobrze, będę chyba trochę niżej na 2,7. No tak, zapomniałem o tym. To jest właśnie ważne, że jak sobie użyjemy tych opcji i zapomnimy dać stop, to autopilot nam nie działa, tak? Musimy najpierw dać tutaj stop, bo nam trzymał ten profil schodzenia. A dajmy też automatyczną przepustnicę teraz, czyli V. O, dajmy V i zwiększmy prędkość, bo jest źle. Za wolno, za wolno. No, mamy wysokość teraz 2,7, jeszcze trochę wzbija. Dobrze, złapaliśmy też ILS-a. Czy się upewnię, jaka tam była wysokość? A nie, 2,2, to możemy zejść niżej. Dobrze, to zejdźmy niżej. Ale to już sobie zejdźmy F4. Dobrze, tu sobie schodzimy. Tu już jesteśmy na piątce. O, nie, możemy być na piątkę? Możemy. Tak, jesteśmy w przybliżeniu. Damy jeszcze mu korektę. Ale już bardzo nieznacznie ją zrobił, więc. Dobrze. I mamy 2,5. Jest 2,4, ale poczekam, aż jeszcze wskazówka mi zejdzie niżej. Dobrze, trzymaj mi to. Także zobaczmy krajobraz. Mamy tutaj piękny, górzysty teren. A ja sobie zniżę stożek nosowy na 11 stopni. Tak idzie kon 11 stopni. Mogliśmy to zrobić dużo wcześniej, żeby też mieć opór powietrza i widoczność lepszą. Mogliśmy to zrobić już przy prędkości 0,9, tak, jeżeli chodzi o liczbę Macha. Tak, tak jak już zeszliśmy z prędkości naddźwiękowych na 0,9, to ten nos możemy zniżać. Także mamy piękne góry. A my wchodzimy na waypoint i będzie jeszcze jeden zakręt i już będziemy na prostej do ILS-a. Także zejdę teraz z prędkością na 440. Bo przy tej prędkości możemy wysunąć przednie skrzydła. I sobie wysuniemy przednie skrzydła. Tak, tak, klapy klawiszem kwadratowego nawiasu. Waypoint alert. Dobrze, wysuwają się jeszcze. I zielone, wysunięte. Dobra. Tak to wygląda teraz. Jeszcze tam wykręcimy na lotnisko.
możemy schodzić na 1.4, jak pamiętam. Na... Tak, 1.4. A jeszcze mi się blokuje. Dobra, to ja też schodzę na 1.4. Używam klawisza F4, żeby tutaj zejść sobie z wysokością pionową, może na 5 metrów na sekundę. Albo nawet ostrzej, na 10. Te góry już omijamy, więc jest bezpiecznie, myślę. Tam już jest teren płaski. I zejdźmy z prędkością. Ja tutaj trzymam prędkość na przepustnicy automatycznej i tą wskazówką żółtą ruszamy Control Page Up, Control Page Down, tak? Więc ja teraz robię Page Down, Control Page Down i schodzę na 400 km z prędkością. Dobra. I łapiemy ILS-a. Łapiemy ILS-a. Żeby złapać ILS-a, przekręcamy się tutaj na Approach na V1. Tu jesteśmy na ILS-ie i włączamy ten tryb. I jest włączony tutaj ILS podświetlony, tak, na localizer na razie. I czy samolot koryguje? Troszkę z prawo jest, tak, to koryguje. Dobrze, na localizera jesteśmy. V-speed mi teraz nie trzyma, czemu? Okej, przepustnica mi się wyłączyła. Aha, bo ostro idę. Dobra, dajmy hold alt. Już się tutaj wyprostujmy. No, troszkę faler był z tą prędkością. Zniżamy na 400. Shift G, albo dajmy jeszcze niżej, 400. 350 dajmy. Już nie pamiętam, jak się podwozie wysuwało, ale dajmy 350. Waypoint alert. I glide slope'a powinien nam przechwycić automatycznie. Jak on się tutaj pojawi zaraz, jak to, znaczy ta kreska jest teraz na środku, więc jest chyba nieaktywny. Jak dobrze pamiętam. Dobra, jeśli się normuje. Dajmy shift G. Jeszcze raz shift G. O, idzie po wozie. I złapał lokalizera automatycznie. Tak, podświetliło nam się. To ledwo widać, ale jest podświetlone takie kółeczko różowe. Bo też zaczął tak pchać mi wolant do przodu. Także teraz przy wysokości decyzji, no lotnisko widzę, ale przy wysokości decyzji 100 metrów prawdopodobnie rozłączy nam automatycznie autopilota. Także przejdziemy na sterowanie ręczne. Tutaj auto lędu nie ma. Musimy się posadzić sami. Także dobrze, nakierowujemy się na pas prawy. To jest ten czarny pas. Z lewy to jest ten jasny. No, ten jasny lepiej widać. Aha, jeszcze robimy Shift F, tak? Zniżamy sobie tutaj dziób samolotu na 17 stopni. I schodzimy z prędkością na 290 km. To jest taka właśnie prędkość schodzenia. Z taką prędkością też lądujemy. A gdyby nam nie rozłączył autopilota, to robimy to ręcznie, klikając te wolanty, ewentualnie Ctrl Y i Ctrl Shift Y. Tak, bo musimy rozłączyć zakręty i rozłączyć góra-dół, tak, dwa kanały.
Także z tą wysokością, żeby złapać glide slope'a, to chyba byłem tak na styk. Mogłem być troszkę niżej. To byśmy widzieli, jak on podchodzi, ale... Ale okej, okay. Może to było widać, tylko może przegapiłem troszkę. Dobra, czy tutaj nam wysokość? Zbliżamy się do stówki. Mamy outer marker. Niebieski. Podwozie jest, wszystko jest, dobra. Jest wysokość decyzji, więc lądujemy. Chyba mnie nie rozłączy. Rozłączy mnie? Nie, dobra, rozłączę się sam. Także klikam tutaj i sadzamy się ręcznie. Dobra. I przepustnica idzie w idle. I to nam się zniża ładnie i siadamy. Reverse idą automatycznie, bo zaznaczyłem taką opcję, a jak nie, to dajemy R, klawisz R, żeby po prostu włączył reverse i hamujemy hamulcami kół jeszcze. Spod ochronu nie aktywowałem, więc nawet nie trzeba, bo jak widać, to nam ładnie wyhamował. No i dobrze, siedzimy i jesteśmy teraz. Możemy włączyć skrętność kół. Gdzie jest ten panel? Overhead. Dajmy skrętność kół na 60 stopni, żebyśmy tutaj przy taksi mogli ładnie skręcać. Tutaj też załoga nam światłami operowała, więc mamy światła prawidłowe. No i tak, szukamy zjazdu. To są takie ostre zjazdy i chyba na trawę jeszcze, tak. Więc z tego co pamiętam, musimy aż na sam koniec pasa podjechać. Ja tutaj już mu zchowam te przednie skrzydła. Okej, okay. Chowają się kwadratowym nawiasem, to robimy teraz otwierającym. I podniosę mu nos na 11 stopni. Dla taksi wystarczy nam 11 stopni. I na panelu inżyniera uruchomimy APU, o ile mi się uda i prawidłowo tutaj jeszcze jechać. Dobrze, jest pochowane skrzydło. Raju. Tutaj do góry przytrzymajmy. No dajesz, dajesz. Jest, startuj. Tutaj wyłączmy już tak trzymanie nam ILS-a, ten approach mode. Tu może zostawić, dobra. No jest w końcu zjazd, tak, na samym końcu pasa. I wykręcamy. I co? I wykręcamy na drugi pas. A gdzie są drogi kołowania? No dobra, będziemy kołować drugim pasem chyba, tak. Nie ma tu innej drogi kołowania. Ale przynajmniej zwolniliśmy pas, który ma ILS-a, bo ten akurat nie ma. I teraz jeszcze zobaczę, jak tam APU nasze rozkręciło się. Dobrze. Możemy też włączyć generator. No i teraz w drugą stronę. Musimy pojechać na drugi koniec pasa. Także przyspieszę czas. Troszkę szybciej nam to pójdzie.
I jesteśmy u progu pasa prawie. No i co, zjedziemy tu sobie. Tu mamy terminale. To nawet lotnisko jest fajnie wykonane. Tak, w tych aumatach. Tak, to jest bodajże największe miasto Kazachstanu i tak była stolica też Kazachstanu. Od tam chyba 90 do 97 to była stolica Kazachstanu, czyli tam zaraz po odzyskaniu niepodległości przez Kazachstan. I to nawet fajnie się prezentuje, mamy samoloty postawione. No tylko tam drogi kołowania mogliby może chyba poprawić trochę, bo no nie wiem, czy się tak lotniskiem kołowało, no może tam tak jest, że się jednak lotniskiem kołuje. I sobie podjadę do terminali, zatrzymamy się gdzieś tam przy terminalu. Mamy też piękny tu krajobraz górzysty. Także mają ludzie ładne widoki na góry. A tu mogliśmy już wykręcić, tu sobie chciałem wjechać. Za bardzo. Dobra. Tak, zrobiłem też fajny terminal w miarę tutaj zrobiony. No dobrze, możemy tak mniej więcej się tu zatrzymać. Shift B. Start. Brake'i są. Idziemy w kokpit i gasimy. Gasimy samolot. Także robimy teraz wszystko, co żeśmy powłączali, trzeba wyłączyć mniej więcej. Tutaj transponder może też pójść w standby. Tutaj radar pogodowy był włączony, dajmy go off. Tutaj INS, no, INS integration off. Tutaj to pokrętło w off, jest off. No, wariacje też możemy dać, nie w tą stronę, na 0. 9, 5, 4, 3, 2, 1, 0. I jeszcze o, tutaj co my tu mamy, tutaj center of gravity auto możemy wyłączyć, faza lotu może iść w neutral, tutaj pompy paliwa możemy, te boostery wyłączyć, tu widzimy, że ciśnienie paliwa już nam spadło. I teraz idziemy tutaj w zakładkę, no, w okno, silniki, APU i powietrze i w sumie nie wiem dokładnie, jak się gasi silniki w tym samolocie, ale z tego, co wykminiłem, to po prostu trzeba im odciąć tak to wysokie ciśnienie, te zawory, no, i czwórka, zgaszona, trójka, dwójka i jedynka. Tak, generator w APU jest, więc teraz APU daje nam prąd. Tu od razu wyłączmy blidy z silników. Możemy włączyć jeszcze blidy z APU, jeżeli chcemy mieć nawiew w samolocie. Teraz wyłączmy generatory silników 4, 3, 2 i 1. Włączmy te joiny. Right middle join i ten left middle join też. Tutaj możemy wyłączyć full flow meter na reset. A, to mi się zresetował do wartości początkowej, jakie miałem. Fire, tak. Tu jeszcze wyłączmy systemy przeciwpożarowe do silnika pierwszego, drugiego, trzeciego i czwartego. No, okej. Okay. Tak, silniki są zgaszone, więc nie potrzebujemy już ich gasić. Znaczy ten, raczej się nam nie zapalą. Coś tu jeszcze. Aha, teraz jak mamy middle, tak. Jesteśmy na start breakach, możemy dać parking brake, inaczej shift N. A start brake możemy wyłączyć, no bo już silniki są zgaszone, więc samolot nam nie odjedzie. Przynajmniej nie powinien. I też możemy włączyć sobie klocki pod koła w takim razie, żeby też się upewnić, że samo tam nie podjedzie. Możemy też włączyć sobie schody,
żeby wypuścić ludzi, jeżeli chcemy, to możemy im tu otworzyć drzwi i mają schody. Co prawda ten samolot tutaj widzę, że... Znaczy samolot, lotnisko ma... O raj, tak, lotnisko ma rękaw, ale chyba nie jest klikalny, tak. Bo normalnie można było sobie go kliknąć i powinien nam podjechać do drzwi. Ale w tym lotnisku to nie działa, więc mamy schodki. Dobra. Tutaj kokpit, zróbmy sobie dalej. Jeżeli chodzi o kokpit, to jeszcze oczywiście tu wyłączmy sobie. No to byłby w pozycji tutaj kompas i mag. I awionika. Splipper na powered i na off. Awionika jest wyłączona. No to już jeżeli chodzi o jeszcze overhead panel ze światłami, no to nam wyłączyli beacon nawy, nam wyłączyli, więc nie będę tu już nic zmieniał. No i możemy gasić APU, zakładając, że ludzie już wysiedli, więc gasimy, a nie to, w dół. Tak, blida na close. On battery power. I już jesteśmy na baterii. I dajemy... On battery power. APU stop. The APU stopped. Ignition off i master off. I generator dla APU off. I tutaj jeszcze są blidy włączone teraz. Tutaj możemy je wyłączyć. No i tak to. Możemy wyłączyć cały samolot teraz, czyli baterię wyłączyć, tak? Tylko nam zostało, dobra. Tu mamy baterię czwartą, trzecią, drugą, pierwszą. Samolot jest wyłączony. No i tyle. Tutaj mamy te rectifiery, czyli prostowniki. No one są zawsze włączone, ale w sumie też można by je wyłączyć. Ale nie jak widzę, to tutaj nie są używane aż tak. Nie rusza się ich po prostu. No i tyle, tak, i możemy iść i wysiąść i zamknąć drzwi za sobą. Także tak wyglądał przelot tym samolotem. Bardzo fajny samolot. Jest dużo łatwiejszy, jeżeli chodzi o lot, niż Concorde, właśnie dlatego, że mamy te podpowiedzi, jak mamy trzymać profil, mamy też mapkę, co jest bardzo fajne. Automatycznie też nam przelewa paliwo dla utrzymywania Center of Gravity, co w Concorde też dało się wykorzystać poprzez użycie odpowiednich opcji, żeby to robił inżynier automatycznie, ale jednak musiał to robić człowiek ręcznie, a tutaj robi to tak maszyna. No i tak samo te opcje dla załogi też są fajne, tak, możemy powiedzieć, żeby tutaj nam trzymali profil wzbijania i zniżania. Tutaj automatycznie nam podpowiadali, kiedy mamy co robić, więc tak automatycznie nam tutaj też ustawiają i ciśnienie atmosferyczne, i tutaj nawigację na ILS-a. Więc dużo fajnych rzeczy można sobie włączyć. No i rzeczywiście jest to bardzo fajny samolot. Z zewnątrz jest też pięknie wykonany. No jedynie tylko kokpit rzeczywiście wymaga jeszcze no po prostu dokończenia, tak? On nie jest dokończony. No i co? No i też dobrze lata, tak? Dobrze lata. Model dynamiki lotu jest też 5x5 i rzeczywiście jak tutaj się nim lata, ręcznie steruje, podchodzi do lądowania, to rzeczywiście fajnie się tym steruje i no świetny samolot, tak? Także polecam polatać sobie. O, widzę, że jeszcze nosa nie podniosłem, już go chyba nie podniosę. Tak. Dobrze, już powinien nos może podnieść. No ale dobrze, niech sobie zostanie opuszczony. Także to tyle na ten odcinek i no było trochę tych odcinków. Także kończymy serię. Tu polewa 144D i do następnych odcinków może o innej tematyce. Także cześć wam!